Witamy Państwa na konferencji prasowej Koalicji Obywatelskiej. Szanowni Państwo, dzisiaj temat szczególnie ważny, istotny i tak na dobrą sprawę prowadzony przez nas przez ostatnie nie tylko tygodnie, ale i miesiące. Wielu ludzi w Polsce się zastanawia, jadąc drogą, co się takiego dzieje, że tak masowo w Polsce zarządów PiS-u wycina się drzewa. To dotyczy wszystkich lasów, wszystkich nadleśnictw. I zdecydowaliśmy zrobić taką pogłębioną kontrolę, co się dzieje z polskim drzewem, z polskim majątkiem, gdzie jest wywożone i w jakich ilościach. Dlatego, że rządzący udają, że wszystko jest w porządku. Natomiast chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, polskie lasy są przez PiS wyrzynane i eksportowane w największej skali do Chin. Chcemy to dzisiaj Państwu pokazać na liczbach w porównaniu z tym czasem, kiedy jeszcze PiS-u nie było, żeby mieć porównanie, o jakiej skali mówimy. Te lasy wycinane w Polsce, a następnie wywożone z Polski do Chin są sprzedawane ze zerową stawką VAT. W Chinach są przetwarzane, a następnie produkty z Chin trafiają do Polski, za które musimy płacić majątki. Razem z Kasią Osos, z Michałem Szczerbą i wielu innymi posłami byliśmy w wielu nadleśnictwach, spotykaliśmy się nie tylko z tymi, którzy chronią polskich lasów, społecznikami, których teraz władza wyrzuca, jak chociażby to, co się wczoraj w Turnickim Parku odbywało, ale również z leśnikami, którzy mówią, zawsze się lasy wycinało, ale nigdy w takiej skali, ale też nigdy nikt nie wpadł na pomysł, żeby pozbywać się polskiego drewna do Chin i do Niemiec, a w Polsce, żeby tego drewna brakowało. I nigdy wcześniej nie było cen tak wysokich drewna. Przecież można by było po wycięciu tych drzew to drewno przetwarzać tu w Polsce. Akurat po wschodniej stronie, gdzie jest nieco wyższe bezrobocie, nie byłoby problemu zbudować fabryk, które by przetwarzały to drewno. Ale PiS i politycy PiS, Solidarnej Polski, którzy przejęli lasy państwowe, po coś to robią. Chodzi o ogromną kasę. Ogromną kasę za to, że wycinają, sprzedają, a później ich bonzowie partyjni, którzy są na dyrektorskich stanowiskach, co pokażemy dzisiaj, zarabiają nawet rocznie 500 000 zł. Ale zaczynamy od tego najważniejszego, od wywozu drewna z Polski. Za naszymi plecami jest jeden z portów. To drzewo, które tam leży, będzie wwiezione do Chin. To jest najlepsze drzewo, które jest w Polsce ścinane. Wywożone są do Chin i do Niemiec właśnie to najlepsze, które mogłoby być przecież skierowane na nasz polski rynek, bo tak bardzo potrzebujemy tego drewna. I o tym chcemy dzisiaj Państwu powiedzieć. Poprosimy następny slajd. Szanowni Państwo, rabunkowa gospodarka leśna niestety stała się symbolem lasów państwowych za czasów suwerennej Polski, kiedy suwerenna Polska rządzi w lasach państwowych. Bardzo często politycy suwerennej Polski nazywają siebie obrońcami polskich interesów, polskiej gospodarki, ale poprzez swoje działania w lasach państwowych zarzynają dziś polskiego przedsiębiorcę z sektora drzewnego, z sektora, który generuje prawie 6% polskiego PKB, z sektora, który zatrudnia prawie 400 tysięcy osób, co istotne w małych miejscowościach, na obszarach wiejskich i w małych ośrodkach miejskich. Dziś ten przedsiębiorca przegrywa na rynku. A dlaczego? Bo właśnie ładują pełne kontenery i ciężarówki naszego polskiego drewna i wywożą właśnie między innymi do Chin, a dla naszych przedsiębiorców brakuje drewna. Cała sytuacja, ta polityka również doprowadza do tego, że ceny drewna rosną i nasi przedsiębiorcy nie są w stanie konkurować dziś na rynku. A żeby im utrudnić jeszcze życie, bo przecież dla suwerennej Polski, dla dzisiejszych polityków PiS, oni nie lubią przedsiębiorczości, nie lubią przedsiębiorców, bo to przecież cwaniaki, jeszcze rezygnują z certyfikacji, co powoduje, że nie mogą konkurować na rynkach światowych. I szanowni Państwo, jaka jest odpowiedź ministerstwa na tak wysoki eksport drewna? Oni od 2 lat analizują, myślą i chyba na tym się skończy. Bo jedynym beneficjentem takiej polityki gdzieś w lasach państwowych, gdzie tak naprawdę liczy się tylko kasa, jest
są lasy państwowe. Jak wspomniał kolega, wyjeżdża drewno na zerowym VAT-ie, społeczeństwo traci, branża drzewna traci. Także czas skończyć z taką polityką. Las to nie jest świetny interes dochodowy, to jest coś więcej. Nie możemy postrzegać dziś lasu przez pryzmat dochodu, ale tego wartości, jaką jest dla społeczeństwa, tym bardziej w dobie kryzysu klimatycznego. Szanowni Państwo, to są informacje, które pozyskaliśmy z Krajowej Administracji Skarbowej. Spójrzcie, 2015 rok, to jest ponad 15 tysięcy ton drzewa, które zostało wysłane do Chin. W tej chwili jest to poziom około 2 milionów. Żeby zobrazować, na ciężarówkę mniej więcej wchodzi około 30 metrów sześciennych, czyli jeśli w 2015 roku tych ciężarówek, które symbolicznych wyjechało i wywiozło drzewo do Chin, było 500, to teraz jest, uwaga, 66 tysięcy ciężarówek, które wywożą drzewo ścięte, piękne drzewo ścięte do Chin. To jest nie do obrony, szanowni państwo. Oczywiście nie sprzedają lasy państwowe do Chin, to jest oczywiste, przez pośredników, ale ktoś pozwala na to, żeby do Chin takim strumieniem to drzewo było wysyłane. Dwa dni temu razem z panią poseł byliśmy w Ministerstwie Środowiska i Klimatu i się zapytaliśmy, co takiego się dzieje, dlaczego nikt nie reaguje, dlaczego nikt nie robi, nie powstrzymuje tego wywozu do Chin, dlaczego nie zatrzymuje na rynku tutaj w Polsce. Przecież w Niemczech, w innych krajach pierwszeństwo mają lokalne firmy. Powiedzieli nam tylko, że Ministerstwo Rozwoju myśli o tym, żeby coś takiego zrobić. Myśli, a już ile tego drzewa jest wywożone? Za pierwsze dwa miesiące wiemy, że ponad 200 tysięcy kolejnych drzew, 200 tysięcy metrów sześciennych zostało już wywiezionych, wysłanych. Popatrzmy dalej, poprosimy kolejny slajd. To jest wycinka polskich lasów 2014 do 2022. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, problemem nie jest pozyskiwanie drewna, ale problemem jest skąd i ile pozyskujemy tego drewna. Jak wcześniej podkreśliłam, rabunkowa gospodarka leśna stała się faktem. My dziś nie możemy mówić o trwale zrównoważonej gospodarce leśnej i to nie jest opinia polityków, to jest opinia społeczeństwa i również leśników, którzy boją się niestety głośno dziś o tym mówić, bo od czasów suwerennej Polski w lasach państwowych trwa systemowy mobbing pracowników. Ale proszę Państwa, skandalem jest, że dziś wycinane są, dokonywana jest rzeź w Puszczach Białowieskiej, Karpackiej, Bukowej i na wielu obszarach cennie chronionych. Dziś wycinane są buki, które pamiętają czasy powstania styczniowego. Dziś wycinane są starodrzewy, wszystkie gatunki najcenniejsze. Jak można to inaczej nazwać, jak nie rabunek, jak nie okradanie społeczeństwa z naszego tak naprawdę największego skarbu narodowego. Musimy skończyć z tym, że lasy równa się dochód. Lasy, liście to nie dolary. To coś absolutnie bardziej wartościowego dla nas, również dla ludzi. Także czas odpartyjnić lasy i czas przekazać lasy obywatelom. Bardzo często podczas rozmów w ministerstwie na argument dotyczący wycinania lasów oni mówią, ale wszystko jest zgodnie z planem urządzania lasów. Tak, tylko pamiętajmy o tym, że tak naprawdę większość uwag wpływających do planów urządzania lasów nie jest uwzględniana, a tych plany nie mogą być zaskarżane. Nie ma żadnej kontroli społecznej. I my jako Platforma Obywatelska już zapowiadaliśmy, my to zmienimy. My chcemy oddać lasy obywatelom, dlatego będzie to podlegać kontroli również społecznej. O 4,5 miliona metrów sześciennych więcej PiS wyrzyna lasów niż to było w latach poprzednich, za poprzednich rządów i to chcemy bardzo wyraźnie podkreślić. Poprosimy kolejny slajd. Proszę Państwa, miałem akurat okazję, ale też nasi posłowie, być w powiatach teraz przemyskim, bieszczadzkim, również na zaproszenie tych wszystkich, którzy bronią lasów. W piątek usłyszeliśmy od dyrektora Lasów Państwowych, że to Unia Europejska, to Niemcy chcą tutaj wycinać lasy i musimy bronić, dlatego jest ten obywatelski projekt, dlatego Solidarna Polska zbierała pod tym projekty. Proszę Państwa, nic bardziej mylnego. Jeśli ktokolwiek zagraża lasom, to politycy PiS-u i Solidarnej Polski. To oni wycinają, wysyłają do Chin i do Niemiec.
Tak na dobrą sprawę, dzisiaj w Bieszczadach, jak ktoś chce wejść do lasu, to nie wejdzie, dlatego że jest tablica informująca o tym, że jest zakaz wejścia, bo trwa wycinka. Z różnymi datami końcowymi, do końca czerwca, do końca sierpnia, do końca grudnia, dlatego że tylko w okresie, na dobrą sprawę, 10 lat, w tym nadleśnictwie Bircza, o którym ostatnio jest tak głośno, minister pozwolił wyciąć blisko 1 200 000 metrów sześciennych, więc to jest mniej więcej 36 tysięcy ciężarówek 40-tonowych ma wyjechać z jednego nadleśnictwa, wyciąć najpiękniejsze drzewa. I naprawdę wszyscy się zastanawiają, dlaczego to drzewo nie zostaje w Polsce, jeśli ma być wycinane. Oczywiście nie powinno w takiej skali być, tylko jest właśnie wywożone do Chin. Pokazujemy również średnią cenę sprzedaży drewna. Kasiu, bardzo proszę. Znaczy, absolutnie polityka dziś lasów państwowych, zasady sprzedaży drewna doprowadziły do tego, że ceny drewna gwałtownie w ostatnich latach wzrosły. No i nie trzeba tutaj chyba mówić, jakie to ma konsekwencje. Wcześniej wspominałam odnośnie branży drzewnej, że przez wysokie ceny drewna niestety przestają być konkurencyjni i mają poważne problemy, ale również my jako społeczeństwo to odczuwamy, bo przecież wysokie ceny drewna przekładają się później na wzrost cen materiałów budowlanych czy wzrost cen drewna opałowego. Znaczy, jakimś absurdem jest to, że dziś często Polacy wolą kupić drewno w Szwecji i przywieźć do Polski, żeby wybudować sobie dom, bo jest taniej, a pełne kontenery i ciężarówki wyjeżdżają naszego drewna za granicę. No, pomieszało się całkowicie, ale to jest efekt polityki zarządzania lasów państwowych, nie leśników, dziś tylko tych, którzy dziś zarządzają lasami państwowymi, bo tam jest tylko jeden priorytet, kasa i kasa, także nic więcej się nie liczy, dochód, przychód jest, dlatego nic nie robią, żeby również te ceny obniżyć, bo im się to po prostu opłaca. A że mówią, że to wina przedsiębiorców, bo po co podbijają stawki, no szanowni państwo, lasy państwowe są monopolistami i również mają na to wpływ, a przedsiębiorcy po prostu, żeby przetrwać, żeby nie tracić zamówień, no muszą w tym wyścigu szczurów niestety brać udział i ponosić również tak wysokie koszty zakupu drewna. Tak, no krótko mówiąc, jeśli startują w tych wszystkich przetargach, które lasy państwowe udzielają, licytacjach firmy, które są pośrednikami do Chin, to po prostu te ceny zawyżają i tym samym polskich firm nie stać na tak drogie drewno. Poprosimy następny slajd. Szanowni państwo, przychód lasów, no bo to wszystko tak na dobrą sprawę kończy się ogromnymi pieniędzmi dla swoich. PiS potraktował lasy państwowe jak lasy prywatne, jak swoje własne, to znaczy umieszczają ludzi na dyrektorskich stołkach Solidarnej Polski. Często są to jednocześnie dyrektorzy, którzy pełnią funkcje radnych, o czym za chwilę, z tej partii bądź z PiS-u, dostają ogromne pieniądze, o czym również za chwilę, ale to się bierze między innymi z tego, że przychody, to są rekordowe 2022, przychody lasów państwowych to jest 15 miliardów złotych, z czego przychody ze ścinki drzewa, ze ścinania drzew to jest prawie 13,5 miliarda złotych, więc szanowni państwo, póki będzie tak, że do lasów państwowych będą trafiały te pieniądze, to ci politycy, którzy stoją na górze tych lasów, będzie im zależało, żeby ciąć jak najwięcej i sprzedawać jak najwięcej i eksportować jak najwięcej i wywozić jak najwięcej, bo dzięki temu oni będą mieli nagrody, premie i ogromne pieniądze. Chcę jednocześnie powiedzieć, że chcemy też podziękować też zwykłym leśnikom, którzy tam pracują od wielu, wielu lat i patrzą na to z niedowierzaniem, bo nigdy się tyle nie cięło i nigdy się tyle nie wywoziło i wielu z nich mówi, że czeka na zmianę, na to, że się coś jednak zmieni, że będzie się oczywiście dokonywało wycinek w lasach, bo to zawsze było, ale nie na taką skalę i że to drzewo jednak będzie pozostawało i będzie przetwarzane na miejscu. Co za problem, żeby właśnie w Bieszczadach, w tym powiecie przemyskim, gdzie brakuje miejsc pracy, właśnie tam przetwarzać i sprzedawać te gotowe produkty. Bardzo proszę.
Może jeszcze jedno słowo, że ten obrazek właśnie pokazuje to, co powiedziałam na początku, że dziś lasy są traktowane jako świetny interes dochodowy. I to pokazuje, tak? Cel został osiągnięty, uzyskano rekordowy przychód, czyli drogo sprzedano, dużo sprzedano i kasa się zgadza. A czy to przypadek, że ten przychód został osiągnięty w roku 2022, a dziś jesteśmy w roku 2023 i jest kampania wyborcza? Nie sądzę, żeby to był przypadek, bo właśnie politycy suwerennej Polski, zarządzający dziś w Lasach Państwowych, niestety, ale uczynili sobie z tych lasów skarbonkę do wyprowadzania pieniędzy na swoje własne interesy partyjne i interesy swoich działaczy. Także na lasy i na ochronę pozostaje niewiele, bo absolutnym skandalem jest to, że przy takich przychodach wydatki na parki narodowe, na rezerwaty przyrody wynosi 0,4% tych przychodów, czyli to jest niecałe 60 milionów, czyli tyle, ile mniej niż wydano na jedną z akcji kampanijnych Lasów Państwowych, czyli słynne billboardy, ale o tym za chwilę. Tak, poprosimy. Szef Lasów Państwowych, 500 tysięcy złotych w zeszłym roku, radny Solidarnej Polski, który zasłynął tym, że wystąpił oczywiście z politykami partii rządzącej i mówił, jak to musi ta partia rządząca wygrać. Absolutnie, nigdy wcześniej się tak nie działo, żeby dyrektor Lasów Państwowych był zaangażowany politycznie, jednocześnie pełnił funkcję radnego i dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Dodatkowo była mowa również o słynnym zakupie domu za 5% wartości jego. Więc to jest pan dyrektor. Takich przykładów jest dużo. Mamy dyrektora Lasów Państwowych z Lublina, który reprezentuje suwerenną Polskę, ponad 200 tysięcy złotych, jest wiceszefem partii w Biłgoraju, ale w podległych jednostkach Lasów Państwowych pracuje również bratanek tego pana, syn, ale również synowa. Zresztą byli na zdjęciach i bardzo się często fotografowali, przynajmniej pan Borowiec z bratankiem w Bogatyni na konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Mamy radnego powiatu pułtuskiego, który jest dyrektorem generalnym również Lasów Państwowych. Żona pana Marcina Cichowicza właśnie, który pełni funkcję również dyrektora, również pracuje w Lasach Państwowych. Mamy również Nadleśnictwo Biała Podlaska, Tomasz Bylina, radny powiatu bielskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Lucjan Bednarz, nadleśniczy Nadleśnictwa Zwierzyniec, radny również, też ponad 250 tysięcy złotych. Jak rozmawiamy z leśnikami, to mówią jedno. Szlak nas trafi, jak na to wszystko patrzymy. Ktoś po prostu politycznie próbuje przejąć w pełni te lasy, chce położyć łapę na drzewie, chce maksymalizować zyski, wycinając to drzewo w pień. I dlatego też to nie jest nasza pierwsza konferencja prasowa. Tych konferencji będzie więcej, bo chcemy krok po kroku pokazać, co PiS i Solidarna Polska przez lata zrobiła z Lasami Państwowymi. Tak, także widzimy, że tłuste koty nie tylko w spółkach Skarbu Państwa, ale również w Lasach Państwowych. I co jest smutne, to że trwa degradacja doświadczonych pracowników, są odwoływani po to, żeby ich miejsca zastępowali działacze partyjni, którzy nawet nie muszą czasami przychodzić do pracy, ale pobierają wynagrodzenia. Także tych przykładów jest bardzo dużo i widzimy, że Lasy Państwowe stały się kolejnym łupem do zarabiania bardzo dużych pieniędzy. Poprosimy jeszcze jeden slajd. Szanowni Państwo, to jest kampania z 2019 roku. Nadleśnictwo samo taką dostało dyspozycję, żeby zrobić taki billboard, gdzie pan poseł Zieliński na terenie lasu miał przekonywać do siebie. Oczywiście taki nakaz dostali leśnicy, żeby zmontować taki billboard. I teraz, Szanowni Państwo, mamy rok 2023, za chwilę wybory i właśnie został ogłoszony parę miesięcy temu takie zadanie. Pozwólcie Państwo, że przeczytam. Wykonanie i montaż na terenie całego kraju billboardów promocyjnych na terenach Lasów Państwowych. 429 nadleśnictw ma wskazać po 5 najlepszych lokalizacji, gdzie zostaną właśnie zbudowane takie billboardy promocyjne. 2000 billboardów w całym kraju. Koszt 65 milionów złotych. Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, dlaczego politycy PiS
skoczyli na lasy, to już dzisiaj wydaje się, jest to rozstrzygnięte i rozwiane. 15 miliardów przychodu, zysku ponad 800 milionów złotych, 13,5 miliarda z tych 15 jest z wycinki drzewa i kolosalny, gigantyczny eksport i wywóz do Chin. Politycy PiS-u udają, że tego wywozu nie ma, twierdząc, że lasy państwowe nie sprzedają do Chin. Oni nie, ale pośrednicy tak, za ich zgodą i wiedzą, bo doskonale wiedzą, co się z tym drzewem dzieje. Spędziliśmy naprawdę wiele dni, tygodni w tych lasach i wiemy jedno, że to nie jest tak, jak mówi dyrektor lasów suwerennej Polski, że no wytniemy dzisiaj takie stuletnie, ale posadzimy zaraz nowe. To tak jakby ktoś przyszedł i powiedział, że zburzymy Wawel, ale będzie zamek w Stobnicy. Też zamek, no ale inny zamek. Dlatego też tego się nie da w żaden sposób porównać i nie pozwolimy, żeby w tak ordynarny, chamski, bezprecedensowy sposób wycinano polskie lasy i żeby też polski przemysł nie miał drewna, dlatego że będą mieli to drewno po prostu Chińczycy. Tak dla zobrazowania chcę państwu powiedzieć, że jeden z leśniczych powiedział w ten sposób. Jeśli się wytnie sosnę, to tą sosnę można sprzedać za 300 zł, symbolicznie mówię, do Chin. Albo można wyciąć tą sosnę, zrobić coś z tej sosny i sprzedać za 1000 zł tu w Polsce. Ale komuś zależy na tym, żeby te pieniądze były szybkie i żeby szybko wpływały do lasów państwowych. Będziemy głośno krzyczeć i mówić, dlatego że wszyscy są wkurzeni, jak patrzą, jaka skala jest po prostu wycinki tego drzewa. Ja tylko tak jeszcze na koniec. Takich absurdalnych akcji kampanijnych jak ta z billboardami jest cała masa. To są szereg konkursów organizowanych, gdzie z góry wiadomo, do kogo mają trafić pieniądze. To są różnego typu imprezy. Imprezy naprawdę organizowane z wielkim rozmachem, gdzie główną rolę odgrywają na nich oczywiście politycy suwerennej Polski. To są ogłoszenia w mediach prawicowych. To są kwoty rzędu kilkunastu, a być może kilkudziesięciu milionów złotych, gdzie teoretycznie ma być promowany las, a tak naprawdę są promowani politycy suwerennej Polski. Także absolutnie nie ma naszej zgody i jeszcze raz podkreślamy, koniec z lasami partyjnymi, lasami wracają do obywateli. Szanowni państwo, o tym, o czym mówiła Katarzyna, będziemy też chcieli poinformować na kolejnych konferencjach, czyli to, gdzie idą też pieniądze właśnie z tych lasów państwowych, na te słynne promocje, reklamy, zatrudnianie swoich. To są gigantyczne pieniądze. Oskarżamy dzisiaj PiS o rżnięcie polskich lasów i gigantyczny wywóz tych lasów do Chin. I z tego oskarżenia się nie wycofamy. Patrząc po liczbach, one mówią same za siebie. I trzeba po prostu to szaleństwo zatrzymać. I to nie mówimy tylko my, społecznicy, politycy, ale też leśniczy, którzy patrzą na to z niedowierzaniem, w jakiej skali to idzie. Bardzo dziękuję. Jeśli są z państwa strony pytania, to bardzo proszę. Dzień dobry, Małgorzata Mielcarek, TVN24. Pierwsze pytanie w temacie konferencji, bo chciałabym dopytać o to, jakie instytucje państwo prosili o wyjaśnienia, bo wspomnieli państwo o Ministerstwie Środowiska, że odpowiedziało, że analizuje te dane, czy jakieś inne wyjaśnienia dotyczące tych danych były. Tak, ministerstwo odpowiada to w interpelacjach. Mamy w interpelacjach poselskich dotyczących eksportu drewna i oczywiście podczas kontroli naszych poselskich w tych instytucjach również ta sama jest odpowiedź. Tak, ale jednocześnie usłyszeliśmy w Ministerstwie Klimatu, Środowiska i Klimatu, że faktycznie oni dostrzegają ten wywóz do Chin. No ale to już nie ich ministerstwo może to zatrzymać, tylko Ministerstwo Rozwoju. Oni informują, ale Ministerstwo Rozwoju nic z tym nie robi, więc rozkładają ręce. Widocznie po prostu komuś zależy na tym, żeby w tej sprawie nic nie robić. Lepiej ścinać i wywozić i brać pieniądze szybkie niż zatrzymać to szaleństwo, więc będziemy w tej sprawie również interweniowali. Chciałam o bieżącą kwestię również dopytać, bo kilka pięter niżej przed budynkiem państwa siedziby dzisiaj rano politycy Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali odpowiedź na Aleję Milionerów, drużyna afer Tuska. Pewnie państwo widzieli te figury osób związanych z Platformą z określonymi zarzutami na tych planszach. Jak państwo się do tego odniosą? Znaczy, ja bym chciał zapytać dzisiaj prokuraturę po tych 8 latach, co jest w sprawie handlarza broni. Dlaczego pan Janusz Cieszyński jest dalej ministrem, skoro podpisał umowę na zakup respiratorów od handlarza broni na 160 milionów respiratorów nie ma? Co się dzieje w sprawie pana Szumowskiego, który
zakupił trefne maseczki od instruktora narciarstwa, swojego kolegę, z którym jeździł na nartach. Co się dzieje, pytam prokuraturę, w sprawach wyborów kopertowych, gdzie minister Sasin razem z Morawieckim i Dworczykiem zlecili, a wybory się nie odbyły, wydano 70 milionów. Co się dzieje w sprawie Tchórzewskiego i budowy słynnej, która się nie odbyła, wydano 2 miliardy złotych na między innymi Ostrołękę? To są pytania, które są bez odpowiedzi. Na dobrą sprawę zadajemy dzisiaj Kaczyńskiemu i Ziobro. Przejęli prokuraturę, przejęli wymiar sprawiedliwości, żeby chronić swoich i pod płaszczykiem ustaw covidowych czują się bezkarni, chociaż nakradli miliony złotych. I mówię to o ludziach, którzy na PiS-ie po prostu zarobili ogromne pieniądze. Zadajemy te pytania, natomiast sama akcja, która dzisiaj się odbyła, no słaba odpowiedź, słaba odpowiedź. Proponuję, żeby zobaczyli, jak ludzie reagują na akcję naszą, gdzie pokazujemy, ile ci ludzie, milionerzy z PiS-u zarobili w stosunku do swojego wykształcenia, doświadczenia i czasu. Jesteśmy w całej Polsce i bardzo łatwo można zapytać ludzi, co myślą o tym wszystkim. A myślę, że takim symbolem chyba najlepszym tej całej akcji jest pani Sobolewska, której cały czas mało i cały czas chce więcej. Więc wystarczy ludzi zapytać. To jeszcze jedno pytanie o wczorajsze głosowanie, w którym państwo także brali udział. Absolutorium do budżetu zeszłorocznego zostało ostatecznie udzielone, choć to pierwszy raz w historii, kiedy Najwyższa Izba Kontroli negatywnie zaopiniowała realizację tego budżetu. Znaczy, tu trzeba uczciwie powiedzieć, pierwszy raz faktycznie NIK, Najwyższa Izba Kontroli, nie dała pozytywnej opinii. Otóż pan premier Morawiecki wysłał fałszywy budżet do Sejmu, bo ten prawdziwy byłby o 400 miliardów, zadłużenie byłoby wyższe. Wyprowadził wydatki poza budżet, poza kontrolę Sejmu i parlamentu. Chcę powiedzieć krótko, bo budżet to jest setki stron, nie każdy jest w stanie się zaangażować i przejść rzeczywiście, mówię o obywatelach, ale wystarczy spojrzeć na ulicę Polski. Mamy najwyższy prąd, najwyższe ceny prądu, drugi najwyższy wskaźnik inflacji w Europie po Węgrach, prawie 59% ludzi w tym kraju, ale też w tym roku nie wyjedzie na żadne wakacje. To jest prawdziwe oblicze po 8 latach rządu PiS i dodatkowo jeszcze najwyższe raty kredytu. Więc mamy drożyznę, mamy inflację dla zwykłych obywateli, a dla nich mamy miliony, dlatego że oni po prostu biorą garściami te wszystkie funkcje w spółkach Skarbu Państwa i są tak odrealnieni. Więc ja odnoszę wrażenie, że to jest taki moment bardzo istotny i ważny i myślę, że dużo ludzi właśnie pójdzie na wybory, ma dość tego oszustwa i kłamstwa Morawieckiego i że oni zostaną po prostu z tego rozliczeni, bo po raz pierwszy NIK, Najwyższa Izba Kontroli, nie bez kozery nie dała pozytywnej opinii. Dlatego, że po prostu wyprowadzono pieniądze poza budżet i to jest kwota prawie 400 miliardów złotych, które trzeba będzie spłacić. I to Polacy będą musieli spłacić. Więc możemy się spodziewać, że ta inflacja się będzie dalej utrzymywała na wysokim poziomie i drożyzna. Dzień dobry, Ida Lis, TVP Info. Ja mam pytanie do pana posła Jońskiego. Dlaczego europosłowie opozycji zdecydowali się zagłosować za rezolucją Parlamentu Europejskiego przeciwko Polsce? Co przeszkadza opozycji zarówno jeśli chodzi o zbadanie rosyjskich wpływów w Polsce, jak i lepszej dostępności do wyborów? Szanowna pani, otóż jedyną osobą i jedyną partią, która odpowiada za to, że nie ma pieniędzy dzisiaj z KPO, jest PiS i Morawiecki. Do dzisiaj. A mija 801 dzień, Polska nie złożyła wniosku o wypłatę z KPO. I niezależnie od tego, jak próbują zmylić opinię publiczną, to nikt inny, tylko przez PiS nie mamy tych pieniędzy. I ten symboliczny port w Ustce, który mógłby być remontowany, czy wiele szkół, czy szpitali, nie będzie remontowany, dlatego że PiS zablokował pieniądze z Unii Europejskiej. Ja chcę powiedzieć, że ze zdziwieniem odczytuję to wszystko, co robi PiS i Kaczyński, biorąc pod uwagę naszą trudną sytuację gospodarczą. Na Jasnej Górze parę dni temu to Rydzyk, ten biznesmen, nie ksiądz, tylko biznesmen, bo do niego płyną ogromne pieniądze, mówił wprost, że Niemcy nie załatwili nas karabinami, załatwią nas euro. Otóż PiS razem z Konfederacją, jeśli będą współrządzić, wyprowadzą Polskę z Unii Europejskiej. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Skonfliktowali się, nie chcą pieniędzy unijnych i mamy przez to najgorszą sytuację gospodarczą od wielu, wielu lat. Mówię też o takich zwykłych gospodarstwach domowych. Więc panie Morawiecki, krótkie pytanie, jeśli
pani to jest w stanie puścić, to taki apel do niego. Kiedy pan złoży wniosek, żeby wypłacić pieniądze z KPO? Bo wniosek nie jest złożony. Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy. Dziękujemy.